Różnorodne brzmienie, artyści i zespoły z zagranicy i Polski. W piątek w Katowicach rozpoczyna się OFF Festival. Trzydniowe wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Gwiazdą jest jeden z najlepszych amerykańskich raperów, Karolina Komada. Kolejna odsłona największego festiwalu muzyki alternatywnej w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Trwają przygotowania, a od piątku na tej scenie wystąpią m.in. amerykański raper Pusha T, Slowdive, King Krul, Panda Bear i Sonic Boom. Nie zabraknie też niespodzianek. Pojawi się na pewno warta wspomnienia polska supergrupa Udary, o której nikt nic nie wie. Ten zespół nie istnieje, tego zespołu nie znajdziecie na Spotify, nie znajdziecie na YouTubie. On tylko powstaje na jeden koncert, na specjalne zamówienie OFFa. Ten zespół składa się z bardzo, ale to bardzo znanych polskich muzyków, wśród których wszyscy są ekstremalnymi fanami zespołu The Strokes, a na pewno najbardziej ekstremalnym jest ich wokalista. Ten zespół zagra debiutancką płytę zespołu The Strokes od początku do końca. I jeżeli ktoś będzie na tym koncercie, to będzie o tym opowiadał swoim dzieciom. Oprócz występów na żywo będzie też można porozmawiać. Tegoroczną tematyką kawiarni literackiej jest muzyka opisana, a w rozmowach przewinie się historia wybitnej polskiej artystki. Będziemy rozmawiać o Korze z autorami jej biografii. Będziemy rozmawiać z Kamilem Sipowiczem, który spędził z nią jako partner mnóstwo czasu i też towarzyszył jej, kiedy odchodziła. Tak, ale nie tylko o tym, bo będziemy też rozmawiać o innych tematach. Kuratorem po raz kolejny jest Sylwia Hutnik, a Sylwia Hutnik jest nie tylko znakomitą pisarką, ale też znawczynią w ogóle tego, co dzieje się na rynku. Podróż na OFF Festival warto zacząć planować już teraz. Jeżeli chodzi o OFF Festival, to tutaj warto zwrócić uwagę na zmianę rozkładów jazdy linii 110 i 900, ale najważniejszą informacją jest uruchomienie specjalnej, bezpłatnej linii S1. Autobusy tej linii umożliwią przejazdy pomiędzy ścisłym centrum Katowic, a osiedlem Paderewskiego i Muchowcem. Na festiwalu nie zabraknie też polskich gwiazd, Hani Rani, Dari ze Śląska i zespołu Węże. Festiwal rusza w piątek i potrwa do nocy z niedzieli na poniedziałek.